Hej moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro. Dzisiaj zaprezentuję wam grę Ampersat. Ampersat jest połączeniem w sumie takiego trochę RPGa. RPGa z rozwojem postaci, gdzie przemierzamy jakieś tam lochy. No jesteśmy pewnym takim pseudomagiem, który musi dowiedzieć się, dlaczego literki poznikały w jego królestwie. Gra jest dosyć śmiechowata. Gramy właśnie taką literką małpą. I kochani, musimy zobaczyć, co się dokładnie stało w tym świecie. Gra kosztuje mało, bo około chyba 30 zł. Ach, Gentleheim, mała urocza wieś, tyle czasu minęło. Pora odłożyć miecz na półkę. Moment, coś tu nie gra. Litery mieszkańców zniknęły i... Co to za wieże? Wręcz cuchnął złem. Wygląda to jak sprawka Lorda Z. Lepiej się o tym zająć i przywrócić język do wioski. No właśnie, kochani. No i tak. Mamy pierwsze cele. Przywróć język do wioski. Zniszcz czerwoną klatkę na litery na każdym poziomie. Uwolniona litera powróci do Gentleheim. I właśnie chodzi o to, żeby... przepraszam. Żeby uwolnić te wszystkie języki. Od razu blokowano osiągnięcie. I tak. Mamy oczywiście na początku strzelanie, ewentualnie walenie mieczem. To jest taka naprawdę gierka totalnie Early Access. Jest ogólnie demo do rozegrania, gdzie dostępne są te wieże, czy ta wieża i ta wieża. Więc ja, żeby sobie nie spoilerować zbytnio, od razu wejdę tutaj, o ile się da. Wiem, że wcześniej się nie dało. Ale tu się już da. Pamiętaj, żeby odwiedzić tawernę. Chłodno tu. Ogólnie dosyć gierka na początku się wydawała easy. Chociaż na poziomie ognistym, tam na drugim poziomie. No właśnie, tu jest w ogóle jeszcze ciekawe to, że spowolnienie jest jeden. Tędy nie wyjdziemy. Ogólnie ciekawa sprawa jest taka, że w demie drugi poziom, mimo iż był odblokowany, to nie dało się do niego wejść, bo się gra crashowała. Dlatego jestem ciekaw, czy tu będzie to samo, czy będę musiał robić zwrot. No i chyba dostałem. A nie, jednak nie dostałem. Pyk. Pyk. Rozwalić, coś tu jest. Ciepłe rękawiczki Arkamona. Czy my mamy tu inwentory jakieś, albo... Mamy. Dłonie, ramiona, odporność na lód. Załóżmy sobie je od razu. Dosyć sporo jest itemów tutaj. Jak ja tak będę robił, jak teraz... To już ciekawiej nie będzie. Tam były, kurde, krzaki. Czy krzaki? Boże, co ja gadam? Tam były beczki. O, ale tu też były drzwi, na których nie widziałem. Tych drzwi nie widziałem. Jakąś chrypam dzisiaj. Tylko wybaczcie mi za taki głos. I tak, w tym tygodniu, tak jak i w sumie w tamtym, chcę wam po prostu pokazać kilka gier... O nie. Kilka gier, które... mogą was zainteresować i może będziecie chcieli sobie je kupić, bo właśnie chyba na tym to wszystko polega. Dobra. Spadaj. Dobra, nie chcę ciężyć jeszcze na tych. Na tym w sumie też nie. Czemu ty się tu wziąłeś? Halo? Skąd ty się tu wziąłeś? Skąd się pan tu wziął? O nie! Won, gnojki. Tam coś się cały czas zatruci. O nie, dostałem. No ewidentnie to na demku było łatwiejsze. To było znacznie łatwiejsze. No wygnaja, mieści się zrobić. Pole siłowe przetrzymywanej... Coś tam zostało chyba zwolnione. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie zdążyłem przeczytać.
A, tu kurwa była literka, Jezu, nie widziałem jej. Jakoś nie spojrzałem na nią. Zwalamy, póki jest ich mało. O, mamy to, dobra. Rozwalone. Ogólnie mam nadzieję, że to jakieś będą bossy i tym podobne. Ogólnie za chwilę wam pokażę, jak wygląda rozwój postaci w ogóle. Tu po lewej stronie widzicie, że mamy EXP i HP. I właśnie, no HP to wiadomo co to jest, a EXPy... EXPy dają nam po prostu możliwość rozwoju w tawernie. Ogłuszenie jeszcze wpadło, no nie. O, mało HP. Serio, to jest znacznie trudniejsze. Wydaje mi się, takie trudne nie było. Kurde, jeszcze nie? Ej, bo ja spadnę. No się ich poryspiło. Ale się ich tu kurde uwolniło, no. Strzelające są chłamliwe strasznie. Pyk i pyk, dobra. 36 HP, no powiem wam szczerze, że tak dosyć dostaliśmy w dupę. Literka uwolniona, słaby eliksir zdrowia. Przynajmniej to. Przynajmniej to. Ale nie, my nie odejdziemy. No jakieś pułapki są nawet. To jakieś literki są nawet jeszcze. O nie, 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 zatrucie. Dobra, to jest rozwalone. O, czerwona litera. A, bo to spowolnienie od tego było. Dobrze wiedzieć, to jest strzelające gówno. Dobra, rozwalmy ten spawner. Bo nic nie będzie w tym, no właśnie, nic nie było. Dobra, ale czy mam tu jeszcze coś do zwiedzenia? Mamy coś do zwiedzenia. Co to za literki? A. No, jeszcze przygrzany jestem. Nie, o nie, dostałem. No nic nie dało, dobra. Czyli to taki po prostu spawnerek sobie był, bo był. Był, bo był. Jeszcze zatrucie, no pewnie. O kurde. No i dobra, tu zrobiliśmy kółko? Tak, zrobiliśmy kółko. Weź tu umrzyj. Ej, my tu chyba byliśmy. Nie, nie byliśmy tu. Pomyłka. Dobra, przegrzeliśmy się, już nie. Dobra, umarł i nie żyje. Więc git. No ale tu coś jest. Jakiś secret. Literka F. Dosyć szybka menda. Nie powiem, że nie. I tu jeszcze na środku nas nie było. O, tutaj. Poczni w tawernie. Do spawnery jeszcze. Kamikaze. Nie. 12 HP. O, 10. 9. Kurwa, przegramy. 7. 6. 6 HP. Kilka hitów i po nas. Kilka. 1. I po nas. Nie mogę się w ogóle dać dotknąć. O, jest! Słaby eliksir leczenia. To tyle dobrze, dobra. Tu jeszcze widzę, że są G-pońcy. Mamy prawie 200 sztuk. Dobra, wyklirowaliśmy wszystko. Idziemy odpocząć w tawernie.
O kurde, to jest drugi poziom. Nie, jesteśmy zgubieni. Nie, no wychodzimy stąd. Ogień nienawidzi lodu. Tu mamy tawernę, kochani. Tak, tutaj możemy sobie ulepszać naszą postać. Jak widzicie, nawet jak zdobywamy expa i mamy to odpocznie w tawernie, to mamy od razu ten pasek uzupełniany o tyle expa, ile my dalej go mieliśmy. I tak, ja bym sobie wziął mistrz zmiażdżenia. Nie, przepraszam. Odnowienie ataku dystansowego. Maksymalna seria na dystans. To też by mogło być spoko. Zdobyłem perka i lecimy dalej. Zdobyłem sobie złoto. I tak, cztery literki już zaczęły coś tam od siebie wydawać, w sensie coś pokazywać. Już koniec miasta. Aha, coś tam zaczęło, ale jakieś minimalne. Broni raczej sobie nie kupimy żadnej, prawda? No, nie ma tu nic. Nie ma tu nic. Dobra, idziemy dalej. A co tu jest? Obrażenia wręcz. Ej, co to jest? Zbrojownia. A kuźnia pancerzy. Dobra, ale myślę, że zrobimy sobie jeszcze żółtą. Pustynną mapkę. Chyba pustynną. Inkubator. Jedno ze sług Lorda Z zrozumiało koncept wieży zbyt liberalnie, chociaż Zikurat może okiełznać tyle samo mocy, co tradycyjna faliczna konstrukcja. Faliczna. Ostrzeżenie, nie można wysuwać się z inkubatora. Potwory z innych światów rozmnażają się tu i regularnie uciekają z łańcuchów swoich panów i opanowują ciemne, klaustrofobiczne tunele. Dobra, spróbujmy. Słyszysz, jak coś smryga pod powierzchnią. Smyrga, przepraszam. O, to jest klimatyczne. To jest klimatyczne. Ewidentnie tutaj... O kurde. Tego nie zauważyłem. W ogóle niezbyt tej literki widać. O, co tu się leci? Stąd to się wzięło, cholerstwo, stąd! Ale dziwne. O kurde. O kurde, znów coś było. Dar trochę za mało tu jest, moim zdaniem. Tych flar trochę jest za mało. No to spawnują się non stop chyba. O nie! Ile hajsów i ile ekspów tu jest. Stąd nie można uciec niestety. Stąd nie można uciec. O nie, to było C. O kurde, ile ich tu jest? Skąd się was tyle wzięło? Jak? Jezu, tu nic nie widać. Czy można sobie coś zwiększyć? Zwiększyć troszeczkę... nie da się. Chciałem sobie zwiększyć delikatnie. No tu nie ma czegoś takiego. Gammę sobie chciałem zwiększyć, ale widzę, że się nie da. Kurwa, znów było to cenne. No to jest nierealne, żeby to zobaczyć. To jest nierealne, żeby coś tu zobaczyć. Nierealne. Te są mocne, ale wolne. No zobaczcie, to wylatuje po prostu w jednej chwili. Jest nierealne. Co? Gości? Jakie to zrobiłem? No teraz zauważyłem, bo akurat stanąłem. No tak tam nie zauważył, nie byłoby opcji.
Widzę, spokojnie widzę. To czemu tu nie zrobiło się światło? Nie róbcie sobie żartu, przecież to jest chore. Tu, w tym miejscu. Sadyści. Sadyści, totalni sadyści. Dobra, pole siłowe, przytrzymywanie i tyle zniknęło. Ta literka, no wiesz czy co? Nic tu nie widzę. Nic, ani nic tu nie widać. Może tego rozwalać na razie nie będę. A, no oczywiście musiałem wpaść. Tu R-ka jeszcze jest. Jeszcze mi strzelających dorzućcie, no pewnie, no jasne. Wejdź głębiej w dół. Nie wiem, czy to dobry pomysł, ale dobry. No. Tych C tutaj jest. Teoretycznie to jest fajna spełniarnia, nie? Możemy sobie tutaj delikatnie wbijać ekspy. Zrobię tylko ekspy. Oj, chyba jednak nie możemy wbijać ekspów. To jest item jakiś. Pomarszczona gałąź bez tlego. Czyli to ma jakiś swój koniec. No skoro mamy teraz tyle HP, to możemy to raczej sobie tutaj trochę pospamować nad tym. Jeszcze? Jeszcze. Widzę, że delikatnie już zaczyna mętnieć. A, jeszcze nie. A, jeszcze idą. To jakoś wolniej idzie. O, 10 punktów. I się zrobiło szare, patrzcie. Czyli da się to pokonać, tylko tych spawnerów nie da się zniszczyć. Dystans. Dobra, gałązka. Odporność na lód większa. A, procent ognia na dystans. Ej, taki nie jest mocny. Zasięg, szybkość, dystans. Szybkostrzelność. I nie wiem, czy to jest tu, czy to jest tu. Seria dystans minus 0,1. Odnowienie dystans 0,6 plus. Mnożnik zniszczeń plus 0,2. Szybkość, dystans plus 1. Zasięg ten sam. Dobra, zakładamy. Zakładamy. Tu widzę, że są jakieś skałki jeszcze. Ten próbowaliśmy chyba zniszczyć nawet. Co tu jest grane? Co mnie zatruło, przepraszam bardzo. To skałka? Wy chyba jeje robicie ze mnie. Czy coś się zrespiło? Strzępione szmaty Westliego. Ciało. Odporność na lód, chaos i słabość. I tu mamy kolejne rękawice. Na lód, a tu jest delikatnie mniejsza, ale większa na chaos i słabość. Oczywiście bierzemy to. Ale będziemy dobrzy. Tą grę. Tak, to jest jakiś dym, który się rozprzestrzenia. Ja go nie zauważyłem. Gdzie my byliśmy, gdzie nie byliśmy? Widzę, że dwa niby sloty zostawiliśmy, ale nie będziemy się po to wracać. To jest dziwne. Nie stawaj ani na moment. To się nie da uciec w ogóle? Jaja sobie robicie. Będziemy tutaj się tłuc non stop? Nie, ja myślałem, że tu się da wyjść. Tu się nie da wyjść. Nie róbcie sobie jaj, proszę.
O kurde, flaszka. To może być problematyczne, nie powiem, że nie. Za flara coś delikatnie przygasa. Dawajcie. Więcej przeciwników, proszę. Trochę ich tu może być. O nie! O nie! To nie jest wszystko. Ja myślałem, że to jest jakaś arena tylko. Ale nie, to nie jest arena. To nic się stanie, jak my zginiemy. Op. Tam jest jakiś przedmiot chyba. Albo już go wziąłem. Albo już go wziąłem. Dobra, nie wiem, czy nie powinienem iść przypadkiem. Znęcam nad tym wszystkim. Czy nam coś dropło? Zaklęcie tylko magiczny pocisk. Nie, nic nam nie dropło, to nie wiem, nie wiem, dlaczego tam się tak świeciło. O, kolejne flary. O kurde, nie widziałem go. Właśnie o tym mówię, tu jest za ciemno, tu jest za ciemno. Gdyby nie ta ciemnica, to by było spoko, to ja mógł to grać. I napierdzielać, ale ja tu nic nie widzę. Widzę jakieś zarysy, no właśnie, widzę zarysy. Minimalne zarysy, no i umrzemy raczej szybko. Erki, erki, tu przy tych flarach jest spoko. Waga plus 10% GP. GP. Jaka to kurwa odwaga? Głupota. Nie odwaga na pewno. No kolejnerka leci. To już chyba będzie szare. Nie będzie szare jeszcze. Tak się można męczyć i męczyć, no. Tymi literkami. Leci. Nie mogę w ogóle do nich podejść. To jest słabe. To jest słabe. O, kolejna flara. Tyle dobrze. No dawaj flarę. Flarę daj ta. Jeszcze jedna. Więcej was matka tu nie miała naprawdę. W ogóle skąd te flary się biorą? Czy my je możemy kupić tutaj? Szukamy przejścia. Szukamy przejścia. By się przydała flara. Kolejny C. Erka leci. Kurde. No co wpadłem. Kolejna erka. 25% HP, ale dobra, tu się już szary zrobił. Kurwa, no jakaś flara właśnie. 18 HP. Ale nas zagrzmociło, ło! 10 HP. Jeszcze Y-ki tu lecą. Jakie te Y-ki są mocne.
Jakie te Y-ki są mocne. Chyba zobaczymy nawet pierwszą śmierć tutaj. HP by się przydało, dajcie mi jakieś HP. Nie dadzą mi chamy jedne, no. Nie dadzą mi nic, no. Gałgany. Trzy Y-ki, nie, umieramy. No jednak nie jeszcze. Przeżyliśmy, ha, 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 ha. Żyjemy. 10 HP, ale normalnie jak w ostatnim bastionie. Osiemnaście. Goldziów. Nie! Nie! Won! Gnoju, won! Zrobiło się szare. Tak, zrobiło się szare. Ale tam chyba coś u góry jeszcze jest. Gdyby to tylko było światło. Jest za ciemno, za ciemno. Dajcie mnie światło, ludzie. Jak to wygląda? Tu jest zejście w dół. Ja nie widzę nic, kompletnie nic. O kurwa, nie. O. Jeszcze żyję. Jeszcze żyję. No z tego, że tyle kasy zbierzemy, jak sobie możemy to wszystko nie stracić. Za mało tego. O. Y-ki znów. Nie wiem, czemu tu Y-ki uciekają. Znaczy podejrzewam, dlaczego one uciekają, po prostu się boją, ale... Te. To jest ten Y, co spierdolił. No właśnie. Także myślę. To C nie jest takie straszne, jeżeli się na nie nie wpadnie. Bo jak się na nie wpadnie, to już jest lipa. Tak jak tu już mogłoby być to problematyczne. O, zimowa kamizelka. Zimowa kamizelka, załóżmy sobie może to. Jest słabsze znacznie, dobra. Nie było tematu. Cholerne szybkie Y-ki. No bez jaj! Dajcie mi przejść. Gałgany. Dwa Y-ki. To ty sobie też tak podróżuj jak chcę. Mówię, jak nie wpadnę, no nic będzie git. No tu jest non stop resp tych Y-ków. Dużo was tu. O, jeszcze A się zrespiło, strzelające. W ogóle się zaczęły strzelające teraz respić. No halo! Aż tak to nie. Muszę się uspokoić. Pani Y. Pani Y. I zrobiło szare? Zrobiło się szare. A nie, Y! Skuch, wysynu. Y, uspokój się.
Jesteśmy? Jesteśmy już blisko, ale tam jest znów od cholery tego. Xy? Y, no nie. Uf. Kolejny X. Nie, zatrucie, 0 HP mam. Ej, czemu mam 0 HP? Czy gra dostała buga? Mam 0 HP. 0. Totalnie 0. Nie uciekaj, gnoju. Czyżby kolejna gra zbugowana jak Dying Light? Czy może tak być? One chyba tracą agro po prostu. Takie mam wrażenie. Tak mi się wydaje przynajmniej. O, kolejny X. No one teraz są agro, tak mi się wydaje. No, albo może i nie. Nie wiem. Serio nie wiem. No co przyjdzie pewnie gnój, nie? No właśnie. Daleko jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? Na środeczku? Prawie na środeczku. Dobra. 32 minuty nagrania. A się okaże, że jestem jeszcze nieśmiertelny. O nie, dwa sobie zrespiłem. No to chyba może być już koniec. Tak, nie, one się po prostu wracają jak mają mało HP. One się dopiero wracają jak mają mało HP. No nie, nawet ty się gnoju zrespiłeś. Tam widziałem, że była jakaś miksturka. Mam nadzieję, że to życie. Nie, to nie życie. Kurde. Eliksir szybkości się zachciało. O nie! Kurwa, nie! Co tam było? Och, małpa, pozwól mi pomóc, stracisz 1/3 swojego doświadczenia, ale wskrzeszę cię za trochę złota. Co? Nie przeczytałem. Dobra, ale mamy kasy, mamy mniej więcej XP. Ojej. Drugi poziom, tak? Poziom tawerny tutaj jest. A jest tu, ile mamy punktów? Nie ma. Szybkość ataku dystansowego, no pewnie, że bierzemy to. Tak? A mamy dwa perki, czyli dwa poziomy wybiliśmy, prawie trzy. Tylko strzelność. Bierzemy to. Albo prędkość ruchu może. Możemy to sobie wziąć? Możemy, bo to jest połączone z tym. Dobra, ej, fajnie. Fajnie. Jesteśmy trochę szybsi. Dobra moi drodzy, ale jakbyście chcieli zobaczyć więcej z tego wszystkiego, to oczywiście lajkujcie, komentujcie. A my się na razie żegnamy. Trzymajcie się, hej.